trakcie pobytu w Grudziądzu Anna Dymna spotkała się z uczniami pierwszego liceum ogólnokształcącego. Aktorka podczas spotkania opowiadała o swojej pracy w fundacji i teatrze. Mówiła, czym zajmuje się fundacja, w której pracuje, i o efektach działalności fundacji Mam Marzenie. Uczniowie usłyszeli także kilka anegdot z życia artystki. Na koniec spotkania profesor Torbicka zadała 3 pytania, które zostały przygotowane przez uczniów pierwszego LO. W teatrze to jest także człowiekiem dobrej woli, człowiekiem, który lubi, chce i przede wszystkim pomaga innym. Pomaga innym, tym, którzy są skrzywdzeni przez los, którzy może nie zawsze mają takie same szanse, na przykład jak wy. Myślę, że opowiem Pani o swojej pracy, o pracy w fundacji, którą Pani założyła, Mam Marzenie, na przykład Grupa Nadziei o fundacji innej. Pewnie Pani założyła, nie wiem, ale działa. Wiecie, mamy mało czasu. Ja nie wiem, czy mi to w ogóle znacie, bo ja mam 62 lata, bo ja jestem jakimś pokolenia świetnym przybrani. Ale wiem, że możecie mnie znać z filmu starych, nie wiem, czy to ja pracuję na stałe w Krakowie, tam mieszkam już 62 lata. W tym roku mija 40 lat pracy w Narodowym Stawie Teatrze. Cały czas jestem przyjemną aktorką, prawda, z przedstawienia. Zresztą z jednym z przedstawień, z Trylogią, przyjeżdżam do Poznania w roku, pod koniec maja. Gdzie grałem, to przeproszenie, Hajduszka. Bo to jest takie przedstawienie ja mam, gdzie właśnie Hajduszka ma 62 lata. Ale jakbyście mogli przyjechać do przyjęcia do Poznania na przedstawienie, to jest 30-miesięczne przedstawienie, 4 godziny trwa. Co ja wam powiem, to pracuję w teatrze i pracuję, i to jest moje najważniejsze miejsce. Ale uważam, że największym moim sukcesem jednak jest to, że mi się cały czas chce. Budzę się rano, jest tak szczęśliwa, że jest dzień, że jeszcze już mam rękami i nogami. No i znam się tego, prowadzę taki program w telewizji. Nie wiem, czy ktoś kiedyś na to się natknął. To się nazywa Anna Dymna Spotkanie. Ja tam sobie siedzę. Przeciwko człowieka, który jest niepełnosprawny, który ma badaczkę, ma Huntingtona, raka. I sobie z nimi po prostu gadam. Tak sobie gadam. No w tym dniu się nauczyłem, że to oczywiście można sobie gadać. Czasem na nim przeżyć. Ci ludzie mnie nauczyli, że każdy dzień to jest skarb. Po prostu. Czasem prowadzę rozmowy z ludźmi, którzy umierają, wiedzą o tym, że umrą, bo to są choroby nieuleczalne. Mówię, bo że święty oczy na sobą rozmawiać. Przecież nie żył też za miesiąc, czy za 2 miesiące. Mnie to przeraża. A on mówi, Anna, co się przejmujesz? Będziemy gadać o tym, jaki piękny jest świat. Zobacz, że jeszcze przede mną. Ja jeszcze mam za 2-3 miesiące życia. Ja fotografuję tak. Ja coś tak. To są tak cudowne te rozmowy. Ja prawdopodobnie od tych ludzi się tak nauczyłam, że trzeba się cieszyć z tym, co się ma. Nie wolno marnować się, bo życie jest krótkie, niestety, jedno, tylko jedno. Chociaż cholera, takie nigdy nie wie, gdzie my będę będziemy. I ja myślę, że to jest największe moje zwycięstwo, że się ciągle chcę, mimo że jak wiecie, tak mi się noga urwała, ręka, ja jestem po wielu wypadkach samochodowych. Jeszcze gram, jeszcze podskakuję na scenie i trzeba się to nie obchodzić. Czasem do tej trylogii wychodzę na tym poradę, co się Jezus Maria, chyba umrę, nie mogę wejść do Indii, do samochodu. Siedzę w samochodzie, sobie się kurde, jeszcze raz się dał. To jest tak szczęście. Także, co ja mam powiedzieć? Projekt ważny jest to, żebyście przyszli robić coś, co wam radość sprawia. To jest w ogóle najważniejsze. Ja mam pracę, którą tak kocham, to jest okrutny zawód w Polsce. Ale jak się to lubi, to jest fascynujące. Ja całe życie staram się zrozumieć drugiego człowieka. Gram jakąś rolę. Dlaczego ta kobieta, dlaczego zamordowała, dlaczego jest nieszczęśliwa. Staram się zrozumieć i wczuć w sytuację innego człowieka. Zabierz to osobiście, który podejdę z mikrofonem. Jak wygląda dzień Pani Antyny? Jak ja bym się chciała po spektaklu wymyć, to godzinę by to trwało, bo ja mam te krewne włosy wszędzie. To tylko zdywam sobie z buzi, nie? Potem sobie kurtkę. To już jest wszystko. I jadę do domu. Kurde, to jest nacisk już. Ja tu pojechałam na stację benzynową.
Było późno. Ale było dosyć dużo ludzi. Ciepło tam było. Druga zima, w środku było ogrzewanie. Więc zrozumiałam kurde. To już zapomniałam o sobie. Usłyszałam z tym. Tak stoję, twoje. Na tej pracy. Jezus, panie, no co się tam stało? Ja wiem, co tam, taki nerwowy. A ja co ma być? Tam zobaczył, że jakaś prawa, albo on ją zabije, albo ona. Ja mówię, panie, się tam nie przejmuję, tylko męża zabiłam. Kochanka zabiła, ale to nie syn zabił. Także wszystko jest w porządku. Może spokojnie brać do mnie pieniądze. Już nie dostaję już. To jest taki fajny zawód. No, no, co ja prowadzić licealistą, które być może są osoby, które chciałyby kiedyś zostać aktorami. Czego powinny się uczyć, na co zwrócić uwagę, bo pani, jak proszę pana, to jest to na pewno na niski poziom. Co? Jaka? To jest to, że się stanie w szkole teatralnej. Czasem naprawdę są zdolni ludzie, ale są od razu wyeliminowani w wyrażeniu formy na rynku. I są takie rady duchowe, które eliminują na zawsze, sekreny takie różne, bo one są nie do wyleczenia. Natomiast teraz jest strasznie dużo takich nowych prac. Na przykład dziewczyny mówią Zido, nic. Tak mówię, jak znam studenty, to jest data, którą można wypracować, ale ona niszczy w ogóle wszystko, jak zdaje pracę dziewczynka, mówi dzień dobry, nie mówi jak o co chodzi. Także trzeba by było, jeżeli ktoś naprawdę by chciał być aktorem, przede wszystkim trzeba nie wychować. To jest taki festiwal, program 26 monogramy. To jest przerażające, bo ja coś instruktorzy, puszczają taką dziewczynę z monogramem, a ona na przykład mówi, zafascynowałam się mężczyzną. Siedzą, jedzą, piją. Nie ma takich końcówek. Jedzą, piją. Czyli w ogóle jak ktoś chce być aktorem, to pierwsza techniczna sprawa. Trzeba zapanować nad głuchotem, nad słowem. Bo to niestety eliminuje, często eliminuje bardzo zdolnych ludzi. Poza tym to jest tak, że na pewno trzeba być w dyspozycji. Najlepiej mieć talent. Co to jest ten talent? Nie, nie, nie. Ja bym wiedziała, bym to sprzedała i bym miała wiele lepiej. Ale to jest coś takiego, że w ogóle zauważyłam, że się nauczyciele często uczą pięknego mówienia, tak? Jakby coś tam domowo, tam coś mówią. No, ale to jest innego z pięknym słowem, jakim jest aktorskim. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć sobie jakąś pracę. Żeby nie mówić, jak się coś mówi, to trzeba wiedzieć, do kogo się mówi i po co. I na egzaminie wstępnym też tak jest. Ja stoję, jestem jaka jestem wściekła. Chcę mówić. Tak to jest z tym utożsamianiem się aktora z rolą. Czy pani się przygotowuje na przykład jakiejś takiej roli, czy pani bliscy to odczuwają? Jak to wygląda? No ja jestem zawodowa. Moi wszyscy nie mogą odczuwać tego, że gramy na przykład prostytutka albo morderczyni, bo mi się na życie nie przemysza. Jednak za aktorstwo to jest kreacja. To, co oglądacie na przykład w seriale, jak grają amatorzy, oni grają w siebie. Oni grają w siebie. Najlepiej zadają właśnie dzieci. Bliźniaki czy cichopy. Oni są tacy, jacy są fantastyczni. Więcej nic nie zagrają. A to aktorstwo wymaga świadomości, zbliżenia się do roli, czyli na próbach to, co się dzieje, to jest najbardziej intymne, kiedy nie dotykamy emocji bohatera. Musimy wszystko wiedzieć. To jest bardzo ciężka praca, trzeba umieć przeanalizować rolę. Zobaczyć, jak to ona ma cechy, jakie barwy. Masz dobrego reżysera, dobrych partnerów, ktoś tam nie pracuje. Potem trzeba to kreować, odejść od tego całkowicie. Jakkolwiek widzicie, jak jest problem, na przykład z studentami, to często monologi z Dostojewskiego. Nie wiem, czy znacie tego pana. Są fantastyczne powieści, to jest świetne materiały na monologu właśnie do mówienia. Tam jest taki Raskolnik, co tam zawodował staruszkę. Tam jest taka spowiedź Raskolnikowa, genialny monolog. Co zdolniejsi studenci chcą to mówić. Pamiętam, ja kiedyś takiego jednego, co przychodził do mnie nawet w nocy, pukanie do pani profesorka, ja nie wiem. Co się czuje, jak się zabije, jak człowiek, jak ty zabijesz kogoś, żeby to poczuć? Nie musisz się zabić. Także nie mówię, że nie można się utożsamiać z rolą. Ja jestem Anna Dyna i ja gram rolę. W danym momencie się koncentruję i jestem, i to jest.
panią Ziemkowską, czy królową Marię, nie wiem, jaka z którą wybrać, to tym wiem, że co chwilę damy co innego. Nikt mi się to nie powie. Także w jaki sposób to blisko, to moja jest też tego, że jak się zbliża premiera, to rzeczywiście ja wtedy jestem w takim stanie, że jak mój syn zawsze mówił, a matka wkłada mięso do prania, znaczy się, że premiera się zbliża. Ja nie śpię, mam straszną prawę. To znaczy premierę Rusji, Pana Marykajewa, to przeproszenie jest taki reżyser rosyjski, fantastyczny, ale nie u nas iluzja. Jest taki spektakl, który polega na tym, że cztery osoby przychodzą, każda ma mikrofon i mówimy takie 15-10-minutowe monologu na tempo. To on zawsze ma być w ogóle sposób na tempo. W zasadzie trudno jest oceniać, bo każdy się była w każdym wieku i obrażeniu. Zaczęłam grać, jak miałam 18 lat. Mam nadzieję, że roku w szkole teatralnej. Ale jak skończyłam studia, to pierwszą moją rolą była Ania Badaczka. Wielka pytanie na podobnie to grałam, bardzo dobrze grałam. Jak to grałam, to sobie nie zdawałam sprawy z tego, że to jest taka rola, która później całe życie będzie za mną chodziła, jak taki pies. Tak ona za mną chodzi. Grałam za chora, na chorym jak się poczuł równo. Jak grałam, to też jakby sobie nie zdawałam sprawy, to grałam jakąś tam środkę na wysiłek.